doświadczenie trochę takie wielopłaszczyznowe. Przede wszystkim chodzi o samo zjawisko czasu. Czas jest czymś, co można zmierzyć, co można określić, ale co trudno przedstawić. Można to przedstawić przez analogię. Czas jest czymś tak subtelnym jak cień, który się przesuwa po trawie od tego wskaźnika. Ale jeżeli się patrzy na jego działanie, staje się tak konkretne jak te kamienie, które tutaj są umieszczone i wyznaczają kolejne odcinki przebiegu tego czasu. I staje się tak oczywistym i wyrazistym jak kolor tego wskaźnika, który rzeczywiście istnieje w przestrzeni i jest faktem. Jest faktem, któremu się nie da zaprzeczyć. Tak samo jak powstanie tych wierszy. Wiersze powstają w czasie i zaczynają istnieć. W tym momencie, kiedy powstają, zaczyna się ich istnienie. Istnieją nie tylko jako system znaków na przestrzeni, ale również istnieją, mają swoje przedłużenie w czasie. Samo to działanie też ma takie pewne formy rytuału, ponieważ trzeba znaleźć oś Ziemi. Jeżeli chcemy wyznaczyć prawidłową godzinę, musimy wycelować tę gnomon lub gwiazdę polarną i wtedy to zaczyna funkcjonować. Nawiązujemy kontakt z podstawowymi sprawami, z niebem, z ziemią i właśnie tym czasem. Jeżeli jest to przeżycie dla twórców wielowymiarowe, a mamy nadzieję, że dla odbiorców też będzie jakieś przeżycie. Serdecznie zapraszamy i ja chciałam jeszcze podziękować panu dyrektorowi za zaproszenie. Chciałam podziękować panu Jarosławowi Pajkowi i panu Marcinowi Buskowi, który się w ostatnim czasie opiekował tym zdarzeniem. Jak również chciałam podziękować naszemu przyjacielowi, artyście, rzeźbiarzowi, malarzowi, który wykonał tę tablicę z wierszami. No, czytania to tu jest dużo. Nie, one są krótkie. Ale jestem przekonana, że to będzie drugie obiecówka, do którego będziemy wracać po to, żeby go posłuchać. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ale położę mi to. No ja nie jestem gaszczona. Panie... Będzie mu czytać to. Czas umierania.